Gościniec Radia Września 93,7. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec, zapraszam na program Gościniec Radia Września. Dziś w naszym studiu dwóch gości: Michał Matelski, członek zarządu powiatu średzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oraz Arkadiusz Kaczmarek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kolegi Średzkiej BANA. Dzień dobry. Witam państwa. A będziemy rozmawiać, proszę państwa, już pewnie to jest pewne, o właśnie kolejce średzkiej. Wczoraj pierwsze kursy się odbyły, ale zanim o tych pierwszych kursach w nowym sezonie, to przypomnijmy tak naprawdę tak króciutko o historii kolejki średzkiej wąskotorowej. Panie Michale. Historia, jeżeli chodzi o zarządzanie przez powiat, to jest sięga roku 2002. Właśnie w tym roku zarząd powiatu przejął władanie nad kolejką i pewnie więcej szczegółów jeszcze opowie Arkadiusz. Szczegółów i kolejka w jakiś sposób została, powiedzmy, no, zarządzana na odcinku 14 km ze Środy do Zaniemyśla. No nie ma co ukrywać, że to jest taka bardzo przyciągająca atrakcja turystyczna, jeśli chodzi o powiat średzki. Jako samorządowiec od w zasadzie 98 roku mogę powiedzieć, że pamiętam, a byłem związany z gminą Środa Wielkopolska, pamiętam rozmowy niejednokrotnie nad tym problemem, w cudzysłowie problemem, czy my jesteśmy w stanie jako w zasadzie no, powiat zarządzający utrzymać kolejkę, czy jesteśmy w stanie udźwignąć koszty z tym związane, te lata, remontów, które są za nami, niezbędne. Już wydaje się, że udowodniły, że tak. Tak, 10 lat temu ta sytuacja była trudna, ale jest jeden ważny element, który posiada Środa i nie posiada wielu innych samorządów, to są właśnie ludzie, fanatycy, pasjonaci kolejki. Jeden z nami tutaj jest. Pragnę też pozdrowić wszystkich właśnie średzkich kolejkowiczów, a nie tylko ze Środy członkowie pochodzą, bo są jeszcze z wielu, wielu innych miast, całej Polski może nawet. To też więcej Arkadiusz może o tym. Ale to są pasjonaci, którzy przeciw wszystkim trudnościom podjęli to wyzwanie, że chcą pracować, że chcą społecznie swój czas poświęcić, że chcą zaangażować się w to nasze wspólne dobro. I to udowodnili. Udowodnili swoim zaangażowaniem. Pewnie niektórzy powątpiewali swego czasu, że może to się nie udać. No, ale przyszedł czas na to, że znalazły się środki, znalazły się możliwości, znalazły się również i pomysły. I bardzo dobrze. Ja troszeczkę popędzam, bo zostanie nam bardzo mało czasu dla pana Arkadiusza o samej kolejce, ale ostatnie miesiące to też przygotowania. Okres pandemii i poza sezonem też wykorzystaliście na kolejne zmiany w kolejce, na odnowienie pewnych rzeczy. Udało się pozyskać szyny jako materiał staroużytkowy z PKP, PLK. Szyny, rynkowa ich wartość to jest 1 000 000 zł, 3 km torowiska, czyli bieżących 6 000 metrów. To pozwala nam taniej budować, bo kilometr normalnie, gdybyśmy mieli zrobić to odgórnie przez firmę, pewnie by to wchodziło w miliony. Nam udało się zrobić ostatnim właściwie no, dużą inwestycję teraz wiosną. Odcinek 800 metrów, blisko 400 tysięcy złotych kosztował nas. Jak to wyszło, mogą się państwo przekonać sami, a teraz przejdziemy do pana Arkadiusza, do prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA. Panie Arkadiuszu, no to jak się jeździ tą koleją? To jest, ta kolejka to jest specyficzny środek transportu, jest to już tak naprawdę, jeżeli mówimy o parowozach, są to pojazdy, które są wycofane z eksploatacji, także obsługa czy naprawy powodują pewną trudność techniczną. Sami rozumiem, musicie wszystko sobie wykonywać we własnym niestety zakresie. Na skutek braku szkoleń, czy to kadry naprawiającej, czy to kadry w zakresie obsługi tych maszyn, powstała pewna luka i jest pewien problem co do eksploatacji, natomiast my sobie tak z tym radzimy, że szkolimy własnych ludzi, młodą kadrę. Mamy różne kontakty nawiązane z doświadczonymi fachowcami. Naprawiliśmy jeden parowóz. W tej chwili
na koniec lipca planujemy oddać drugi. Czyli słowa pana Michała o tym, że jesteście fascynatami, że poświęcacie każdą wolną chwilę, sprawdzają się co do joty. No bo gdybyście nie tego wiem, nie kochali... Nie są jedynym warsztatem w Polsce za chwilę, właśnie, który remontuje parowozy. To jest ewenement. Gdybyście tego nie kochali, to na pewno byście tego nie zrobili. Tak mi się... Jedynym nie, bo jeszcze jest bardzo dobry warsztat w Chabówce, natomiast to, trzeba przyznać, że jest to ewidentnie ginący fach i chcemy to rozwinąć na tyle, żeby w ogóle ten fach przetrwał, bo to już nie jest teraz kwestia tylko kolejki w środzie, tylko mówimy o parowozach, powiedzmy, w szerszej skali. Jeżeli nie zostanie przekazane to rzemiosło, no to nie będzie parowozów po prostu, a od jakiegoś czasu też z perspektywy tu i tutaj naszej kolejki, będąc w zarządzie, a także gdzieś odbywając podróże w inne miejsca, widzę bardzo duże zainteresowanie społeczności tymi maszynami. Jest to bardzo duży magnes i zarówno dorośli, zarówno dzieci się tym interesują, także no jest to warte zachowania. Bardzo dobrze, że jest to w naszym regionie. Panie Arkadiuszu, to jak wyglądał ten rozruch kolejki w nowym sezonie? Czy goście dopisali? Wczoraj miałem akurat okazję też, prócz pełnionej funkcji w zarządzie, pełnić funkcję maszynisty, bo też tutaj powiedzmy od kilku dobrych lat jakąś tam staram się to łączyć. No powiem szczerze, że no nie powiem, że się nie spodziewałem tutaj zainteresowania, bo były pewne sygnały świadczące o tym, że takie zainteresowanie będzie. No tak, wstępne szacunki mówią o 800 osobach, które nas odwiedziły wczoraj, także no... To jest dowód na to, że warto przejechać się kolejką. To szybciutko, bo zbliżamy się powoli do końca. Jak będą wyglądały kursy w tym sezonie? Bo będzie zmiana od lipca, prawda? Maj, czerwiec to jest jeden rozkład, a później w lipcu chyba dochodzi jeszcze kurs, tak? Do 26 czerwca jeździmy w niedzielę. To są pociągi o godzinie 10 i 14 ze Środy Wielkopolskiej. Od 26 czerwca, od początku wakacji szkolnych, wprowadzamy trzeci pociąg o godzinie 18 i również kursowanie będzie odbywać się w soboty według tego rozkładu. Trasa ma 14 km. 14 km. Malownicza. Malownicza, ładne pola, tutaj powiedzmy teren pozamiejski, także jak ktoś jest z dużego... miejscowość turystyczna. Także jak ktoś jest z dużego miasta, rzadko gdzieś Wyspa tam, Edwarda, powiedzmy, można. Rzadko gdzieś tam wyjeżdża, także nawet powiedzmy takie tereny rolnicze mogą być atrakcją, okazuje się dla Oczywiście. Tych osób z większych miast. Przyjechać do Środy, zostawić samochód i przesiąść się w kolejkę wąskotorową. Dobry pomysł? Na taki weekend, albo rowerem. Można przejechać pociągiem, również bardzo dobra komunikacja z Poznania jest, także... Proszę Państwa, wychodzi na to, że wszystkie drogi, przynajmniej te stalowe, prowadzą do Środy Wielkopolskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli Michał Matelski, członek Zarządu Powiatu Średzkiego. Dziękuję. Dziękuję, a mówić o kolejce moglibyśmy długo. Ale ogranicza nas czas antenowy. Drugim gościem był Arkadiusz Kaczmarek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA. Dziękuję. Pozdrawiamy słuchaczy. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam. Zapraszamy do tego, żeby przejechać się koleją. Gościnie w Radia Wrześni 93,7.